czasy i ludzie już przeminęły, ale przypominają o nich fotografie. Trzy ciekawe wystawy zdjęć można oglądać w Katowicach i Sosnowcu. Fotografowie uchwycili w swoich kadrach m.in. istotne wydarzenia na Górnym Śląsku i wizytę papieża w Katowicach. Paweł Jędrusik. W oddziale Muzeum Historii Katowic przy ulicy Kopernika można od wtorku oglądać wystawę Stanisława Jakubowskiego, fotografa Centralnej Agencji Fotograficznej, laureata World Press Photo. W zapiskach śląskiego fotoreportera można zobaczyć wydarzenia z Górnego Śląska na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ta wystawa to jest taka pigułka jego pracy dla wspomnianej Centralnej Agencji Fotograficznej, gdzie na tej wystawie pokazujemy sport, tym się musiał zajmować. Pokazujemy politykę, pokazujemy życie codzienne oraz pokazujemy wielkie wydarzenia. Z tych wielkich wydarzeń mamy tutaj pierwszą operację przeszczepu serca wykonaną przez Zbigniewa Religę, ale mamy też pamiętny pożar w Rudach Raciborskich i wielki pożar w rafinerii w Czechowicach. Całkiem niedaleko, bo na Placu Wolności można z kolei zobaczyć zdjęcia z wizyty papieża Jana Pawła II na katowickim Muchowcu. W tym roku mija 40 lat od tego wydarzenia. To było największe zgromadzenie w historii w ogóle Katowic, jakże powojennej, nie wiem jak było przed wojną, czy bym się tego odnieść. Według świadectw Służby Bezpieczeństwa 900 tysięcy ludzi, według tego, co podawał episkopat, około 1,5 miliona, tak czy inaczej na pewno było ponad 1 milion ludzi. I przypomnienie tego wydarzenia w 40-lecie wydawało mi się, że jest bardzo ważne. Z kolei w Sosnowcu oglądać można pracę fotografa Jacka Poręby, który przez lata robił zdjęcia Korze Jackowskiej. Poza tym, że fotografował Korę, był jej przyjacielem. Kora dopuściła go do swoich prywatnych wnętrz, do prywatnych sytuacji i stąd taka niezwykła kolekcja. Tych zdjęć jest bardzo dużo, ponad 1000. No, u nas w mediatece oczywiście prezentowane jest ich tylko kilkanaście. Natomiast są to zdjęcia, które pokazują Korę na różnych etapach jej życia. Wstęp na wystawy w Sosnowcu i Katowickim Placu Wolności jest wolny. Do Muzeum Historii Katowic obowiązują bilety.